Więc witam, kochani, mam nadzieję, że macie się dobrze. Mamy za sobą tak zwane zaduszki, trochę refleksji na temat naszego życia, naszego współczesnego życia w tym świecie pełnym tak zwanej technologii, która staje się wszechobecna. To jest trochę taki mój temat, ponieważ w gruncie rzeczy zastanawiam się właśnie nad, nad tym człowiekiem naturalnym i człowiekiem umówmy się o no, takim coraz bardziej sztucznym, wymyślonym. i... Ten świat technologii jest właśnie takim naszym, staje się naszym środowiskiem naturalnym, tak, bo już jakby w bardzo małym stopniu jesteśmy połączeni z tym, co było, z tym światem naturalnym, właśnie światem natury. Większość ludzi żyje w miastach i funkcjonuje po prostu w bardzo nowoczesny sposób. Większość naszych problemów jest związana głównie z tym, Czyli z funkcjonowaniem wysokotechnologicznej rzeczywistości, w zaawansowanej technologii, już nie mówiąc o dzieciach i młodzieży, do których to jest po prostu jak oddychanie, można powiedzieć, tak oddychają technologią, żyją w technologii i staje się ona dla nich przewodnikiem o świecie, opowieścią współczesną. No i to rzecz jasna jest po prostu ciekawe samo w sobie, tak jak to się potoczy, tak? czy, czy to nas w jakiś sposób zdominuje, czy skończy się takim matryksem przysłowiowym. Czy nagle się obudzimy ze świadomością tego, że jednak żyjemy w symulacji i ten świat jest symulacją w pewnym sensie, i nasze doświadczenie jest symulacją? Czy być może po prostu się okaże, że jakby w pewnym, w pewnym czasie, w odpowiednim momencie, po prostu jakby, bo myślę, że ten czas już nadchodzi, zdamy sobie sprawę z tego, że tworzymy być może coś, nad czym w ogóle nie będziemy mieli kontroli. I tutaj też taki artykuł znalazłem w Guardianie, jest stosunkowo świeży. I traktuje dość jakby głównie o tym, tak, czyli o tym, że naukowcy, którzy się, ten cały świat naukowców, którzy zajmują się pracami nad sztuczną inteligencją, po prostu zorientował się, że tworzy coś, nad czym może absolutnie nie mieć kontroli, tak. Więc artykuł jest z Guardiana i tytuł jest taki mocny, bo tak jesteśmy przerażeni. Sztuczna inteligencja zaczyna mieć duży wpływ na świat rzeczywisty, mówi ekspert. I ten ekspert, o którym artykuł mówi, to jest Stuart Russell. Które od lat tworzy w ogóle, jest zaangażowany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Barclay, stwierdził w tym artykule, jakby, że większość ekspertów wierzy, że maszyny bardziej inteligentne niż ludzie zostaną opracowane w tym stuleciu. I wezwał, jakby, tak gremium międzynarodowe, prawników, polityków i tak dalej, do pracy nad traktatami, czyli nad prawem, które miałoby regulować ten rozwój technologii. I tu tych case'ów jest wiele, bo na przykład ten, ten jakby ikona powiedzmy współczesna, Elon Musk, wielokrotnie ostrzegał o zagrożeniach płynących z tytułu sztucznej inteligencji i rozwoju tej sztucznej inteligencji, co oczywiście jest zabawne, bo jakby jest taką, przodu, jedną z przodujących osób, które po prostu jakby pracują nad tym i te prace są dość zaawansowane, tak, więc jakby tutaj mamy do czynienia z pewnymi takimi paradoksami, ujmując to po prostu delikatnie. I tutaj wracając do tego artykułu, jest cytat: tak? Czyli społeczność sztucznej inteligencji, która pracuje nad sztuczną inteligencją, nie dostosowała się jeszcze do faktu, że teraz zaczyna mieć naprawdę duży wpływ, że teraz ta sztuczna inteligencja zaczyna mieć ogromny wpływ w realnym świecie. To po prostu nie było tak przez większość historii tej dziedziny. Tak? Byliśmy, oni pracowali w laboratorium, rozwiązywali jakieś tam problemy, które przechodziły, tak? jakby cały czas rozwijali tę technologię, próbowali ją przystosować do jakichś określonych prac. Do określonych zadań, a w międzyczasie okazało się, że, jakby, że to przez, przez to maszynowe uczenie, przez, to, przez ten samorozwój, ten ich, można powiedzieć, produkt, wykroczył poza zakres tego, nad czym pracowali. I jakby są, można powiedzieć, że stali się w pewnym sensie w tyle, tak? Tego, co się wydarza, tak? czyli po prostu, jakby nie, już nie, nie ogarniają tego, co stworzyli. Bo ja myślę, że na takiej właśnie zasadzie w większości teraz funkcjonują w ogóle te wszystkie algorytmy, tak, tych wielkich monopoli informatycznych. Ja myślę, że tak jak na YouTube, tak jak na Facebooku, że jakby to już jest rzeczywiście taka, takie uczenie maszynowe i samorozwój tak zaawansowany, że jakby ten algorytm sam się uczy i sam wyznacza sobie cele i je realizuje, tak. I prawdopodobnie może być też tak, że, że już jakby człowiek nie jest w stanie po prostu tego kontrolować, że jakby to już funkcjonuje po prostu w sposób autonomiczny w jakimś sensie. No wiadomo, że można to wyłączyć, tak? tylko że po prostu jak gdyby jest to coś tak już wplecione w, naszą, w nasze doświadczenie, w nasze codzienne życie, że ciężko już sobie wyobrazić po prostu życia, normalnego życia, w cudzysłowie normalnego, bez tych wszystkich platform bez właśnie tych algorytmów, ponieważ to z drugiej strony jest też kwestia po prostu wygody, tak, ponieważ nie musimy często podejmować już decyzji. Decyzje mogą zostać podjęte za nas, tak. A z drugiej strony, taki algorytm uczy się nas w, takim, w tak szybkim stopniu i jest w pewnym sensie tak bezbłędny, że, więc, że może więcej wiedzieć o nas niż my sami wiemy o sobie. Tak? I to jest, mi się wydaje, że już taki konkretny temat. Więc to, o czym ten Russell tutaj mówi, to jest kwestia tego, żeby, że trzeba byłoby stworzyć całą metodologię, po prostu tego, w jaki sposób zlecać pewne zadanie czy pewne zadania jeszcze takie jakby, w sensie dość, dość takie drażliwe, czy jakby delikatne, tak, jakie na przykład, jeżeli chodzi o ludzkie zdrowie, życie, żeby się nie okazało, że, że właśnie ten ta sztuczna inteligencja po prostu samoistnie podejmuje pewne fundamentalne decyzje tak? i może zrobić coś, co nie, nie będzie można po prostu już odwołać, że tak powiem, tak? czyli cofnąć. I ona przy... przy takie, tam przykłady podaje po prostu, takie hipotetyczne, jak może się źle to potoczyć. No I myślę, że to jest kwestia po prostu tego, że, że to jest temat, który... Staje się coraz bardziej konkretny, w coraz większym stopniu będzie jakby już dotyczył, ale będzie dotyczył na, no po prostu tego naszego codziennego życia, codziennych decyzji. I może się okazać, że to wyręczanie się właśnie automatyzacją, robotyzacją i tymi wszystkimi urządzeniami tak naprawdę przyniesie nam ostatecznie dużo więcej szkody niż pożytku. No. I to, to jest dość prawdopodobne, tak mi się wydaje, no, no bo, bo już jest wiele aspektów, które po prostu są, że tak, z, tak powiem, nie halo, tak? W tym temacie, więc I on to wzywa też do, do, do właśnie do podjęcia działań takich związanych z prawem i regulacjami po prostu już teraz, w tym momencie, tak, bo to nie jest jeszcze ten moment takiej po prostu tej osobliwości, że tak powiem, czyli taki moment pik. Moment zwrotny, punkt zero, tylko to jest jeszcze tak cały czas jakby jest jeszcze do opanowania, tak, do właśnie do, do, do wytworzenia po prostu odpowiednich praw i regulacji, które, które mogłyby to w jakiś sposób kontrolować. I tu macie też pod filmem drugi artykuł, który dokładnie traktuje właśnie o tej kwestii, tak, czyli po prostu odpowiedzialność za działanie sztucznej inteligencji, że tak powiem, tak, bo tak jak nie wiem, się mówi tam na tych forach ekonomicznych, światowych i tak dalej, w tym całym establishment'cie takim u tych technokratów, no to w zasadzie jakby to mówimy też o automatyzacji czy robotyzacji takich zawodów jak prawnik, lekarz, czyli to są takie zawody dość kluczowe, jeżeli chodzi o kwestie moralne i, i tak dalej. Więc polecam sobie przeczytać też to, bo tak w gruncie rzeczy chodzi, tak naprawdę o to, kto będzie za to odpowiadał tak finalnie, kto weźmie za to odpowiedzialność, czy taka firma, jak gdyby tak, kto będzie reprezentował taką sztuczną inteligencję, tak? No, przy, możemy też założyć, że na przykład będzie się bronić sama, a myślę, że miałaby ogromne szanse wygrania chyba każdego procesu, tak naprawdę. I w momencie, kiedy okazałaby się winna, co dalej, tak? Bo to jakby co, 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 no bo to jest też case tych samochodów autonomicznych, wypadków i, i kto w związku z tym po prostu ma za to ponieść odpowiedzialność. No i to w każdym zakresie takiej taki, taki automatyzacji po prostu staje się kwestią po prostu jakby taką najbardziej palącą, tak, czy najbardziej kontrowersyjną. Bo już wielokrotnie jest tak, że po prostu, nie wiem, próbując się dodzwonić do jakiejś firmy, która jest właśnie już... Reprezentowana przez jakiś algorytm, przez jakąś sztuczną inteligencję, po prostu nagle się okazuje, że nie, nie można się przebić tak, i uderzamy w ścianę po prostu. Nie pamiętam taką scenę z filmu Elysium, który uważam, że jest takim no, dość prawdopodobnym scenariuszem wydarzeń, właśnie jak on tam z kuratorem, robotem się próbuje dogadać. No. Więc jak ktoś nie widział, to polecam. Nie wiem, czy pamiętacie też taki odcinek, był w Black Mirror bo to jest naprawdę dobry, dobry, dobry serial, który dotyka wielu, wielu kwestii w tym temacie. I tam był właśnie o takim mechanicznym psie, że tak powiem. To On był czarno-biały ten odcinek, ja nie pamiętam, w którym to było sezonie. W drugim czy w trzecim? Chyba w drugim. I tu właśnie mamy też case, dość poważny case, czyli po prostu używania tego już jako, jako taką broń. Tak? I to już trwa od dawna. No, powiedzmy sobie, drony. Polecam też film Dobre Zabijanie i ten Hawk. O właśnie pilocie dronu, i to jest trochę przyszłość wojny, przyszłość wojska, przyszłość żołnierzy, tak. Czyli będą jakby upgrade'owani ludzie po prostu plus maszyny, tak. I wiadomo, że ten kto będzie wiódł prym. W tej całej technologii, łącznie z technologią kosmiczną, z podbojem kosmosu i tak dalej. Po prostu jakby ma, jest to potencjał po prostu to, to, totalnej dominacji jakby nad światem. I myślę, że tutaj też ta, ta wojna, której, której jesteśmy świadkami, której może tak nie widać, bo to nie jest tego rodzaju wojna konwencjonalna, ale ona cały czas się dzieje, cały czas się odbywa tutaj. No to głównie właśnie o to chodzi, kto najbardziej się rozwinie na tyle, żeby po prostu zdominować poprzez technologię, tak? I myślę, że taka militaryzacja po prostu zautomatyzowana, no to nie, nie wróży tak naprawdę dobrze nam, tak? No bo później... Operatorami czegoś takiego mogą być ludzie po prostu dość wątpliwej natury moralnej, że tak powiem. Tak? Więc to wszystko przed nami i to cały czas się dzieje wokół nas, cały czas się rozwija. My jesteśmy zagonieni za zajęci takimi rzeczami po prostu często, dość małoskowy, bym powiedział, a wokół nas po prostu rośnie świat, który się staje coraz mniej zrozumiały, tak? I staje się coraz bardziej zaawansowany tak? i w momencie, kiedy po prostu przestajemy na tym za tym nadążać to nagle możemy odpaść w ogóle z tej gry, tak? Więc to święto zmarłych to też taka refleksja na ten temat, tak? Żywych robotów i coraz bardziej martwych ludzi, może tak to ujmę, że być może po prostu warto naprawdę dość krytycznie przyglądać się temu, co się wydarza w tej materii. I nie być tak idiotycznie zauroczonym po prostu rozwojem tego wszystkiego i jakby nie uzależniać też całego swojego życia od, od tych wszystkich gadżetów, tak? Ponieważ koniec końców się okazuje, że, że to ułatwienie jest niesamowitą komplikacją i w gruncie rzeczy po prostu nagle nasze życie staje się jakimś po prostu wygodnym, w cudzysłowie łatwym, ale jednak małym koszmarkiem. Tak? Więc, żebyśmy nie stracili rozsądku w tym wszystkim, nie stracili kontaktu przede wszystkim z takim pierwotnym, z pierwotną ludzką naturą, która nie jest algorytmem, programem, ma w sobie spontaniczność, serce. Wrażliwość, tak? Więc myślę, że tego bym nam życzył, żeby technologia była naszym przyjacielem, żeby nas wspierała, ale żeby nie stała się naszym wrogiem i nie była elementem zniewolenia. Zatem dzięki bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło strzałeczka.